Bardzo duże zatory tworzą się często na nowo otwartym 6-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7, czyli Nowej Zakopiance, a raczej Zakorkowiance. Ba! Powtórzę. Ba! Już na drugi dzień po otwarciu tak się zakorkowało, że wielu kierowców postanowiło sobie wpisać ten korek do CV. A minister infrastruktury z taką pompą otwierał ten nowy odcinek drogi. Był stosowny przedwyborczy optymizm w formie ogłoszenia sukcesu. Niech ten 6-kilometrowy odcinek będzie symbolem drogi, którą obraliśmy. Zdawał się nie wprost mówić uśmiech ministra. Nastąpiło krótkie, acz zdecydowane szczęknięcie nożyczek. Rozległ się zagłuszany przez oklaski cichy dźwięk przyciętej wstęgi. Wokół zaszumiała radość. Anioły zatrąbiły w trąby. Nie słyszeliście tego, bo anioły trąbiły wysoko w niebie, ale trąbiły. I co się stało? Co zrobili kierowcy totalnej opozycji? Oczywiście masowo wyjechali na ten odcinek Zakopianki i podnieśli uzbrojoną w sępie łapy rękę na nową drogę, a tym samym na Polskę. Wstyd. W każdym razie w związku z takimi długimi korkami tworzącymi się na nowo otwartym odcinku Zakopianki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada zmianę w organizacji ruchów. I w przypadku dużego natężenia samochody będą kierowane na starą Zakorkowiankę i drogi poboczne. A jeśli na starej Zakopiance i drogach pobocznych nastąpi również zator w postaci dużego natężenia, to ruch będzie kierowany gdzieś.